Zbawienie jest od Pana. Księga Jonasza, 2:9. To, co powszechnie określa się mianem Lordship Salvation albo zbawienia panowania, jest sprzeczne z tym, co mówi Słowo Boże, że nadzieja nie zawodzi albo Ewangelia zwątpienia. Tak można by ten termin tutaj przedstawić. Lordship Salvation to nauczanie, że zbawienie uzyskuje się przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i że wymaga ono również podjęcia zobowiązania do naśladowania Chrystusa w uległym posłuszeństwie Jego panowaniu. To zobowiązanie i posłuszeństwo Chrystusowi nie jest postrzegane jako dodatek Ewangelii, ale jako niezbędny dodatek do prawdziwej zbawczej wiary. Dlatego te cechy, zaangażowanie, posłuszeństwo i tym podobne, są często głoszone w przesłaniu Ewangelii jako wymagania do zbawienia. Wielu zwolenników nauczania o panowaniu albo Lordship Salvation ma tendencję do kalwinistycznego poglądu na zbawienie. Jednak wielu tradycyjnych Arminian, którzy zaprzeczają wiecznemu bezpieczeństwu wierzącego, również głosi wersję zbawienia przez panowanie, czyli Lordship Salvation. Jednak to właśnie pogląd kalwiński jest najczęściej w centrum kontrowersji wśród ewangelicznych chrześcijan. Wielu ewangelicznych chrześcijan sprzeciwia się koncepcji zbawienia przez panowanie, czyli Lordship Salvation, zwłaszcza w formie wyrażonej w Ewangelii. Nauka głoszona przez tych, którzy najgłośniej sprzeciwiają się doktrynie zbawienia przez panowanie, czyli Lordship Salvation, jest czasami znana jako teologia wolnej łaski, free grace, czyli bez panowania. Chociaż chrześcijanie ci są zwykle arminianami w swoim poglądzie na zbawienie, odbiegają od tradycyjnego arminianizmu, ponieważ trzymają się doktryny wiecznego bezpieczeństwa. Zwolennicy tej teologii nauczają, że trzeba uznać Jezusa za Pana, ale zaangażowanie i posłuszeństwo Jego panowaniu nie są konieczne do zbawienia. Twierdzą, że zaangażowanie i posłuszeństwo są całkowicie odrębnymi kwestiami, które mogą mieć miejsce dopiero po otrzymaniu zbawienia i są uważane za opcjonalne wybory dla chrześcijanina. Dlatego też zwolennicy stanowiska innego niż panowanie oskarżają zwolenników panowania o dodawanie uczynków do Ewangelii. Dlatego też przeciwnicy stanowiska Lordship Salvation oskarżają zwolenników Lordship Salvation o dodawanie uczynków do Ewangelii. Jednakże zwolennicy Lordship Salvation, panowania, stanowczo zaprzeczają nauczaniu o uczynkach dla zbawienia i stanowczo oświadczają, że zbawienie jest z łaski przez samą wiarę. I tutaj chciałbym krótko poddać analizie te okruchy, które są z tego rozkruszanego ciasteczka teologicznego rozsypane. Więc w tej krótkiej analizie zbawienia przez panowanie albo Lordship Salvation chciałbym przyjrzeć się temu stanowisku w co najmniej dwóch aspektach. Po pierwsze, chciałbym przedstawić podstawy teologii zbawienia przez panowanie, czyli Lordship Salvation, ale w odmianie kalwińskiej. Po drugie, chciałbym rozważyć zbawienie przez panowanie wyrażone w Ewangelii, czyli ten krótki tutaj punkt, którym się zajmiemy, nie ma na celu omówienia wielu innych konsekwencji, implikacji tego nauczania w odniesieniu do uświęcenia, wytrwałości, pewności itd. Więc podstawa teologii panowania, podstawa Lordship Salvation, teologia zbawienia przez panowanie, czyli teologia Lordship Salvation, opiera się na poglądzie suwerennej łaski, kalwinistycznym poglądzie suwerennej łaski, na zbawienie. Dlatego większość zwolenników trzyma się takich punktów z tulipa jak całkowita deprawacja człowieka,
którą widzimy w Jeremiasza 17:9, Rzymian 3:10-18, Rzymian 7:18, Rzymian 8:7-8. Oczywiście kalwinistyczne spojrzenie te wersety przejaskrawia i czyni je w niebiblijnej interpretacji niemożliwymi do pogodzenia z Pismem Świętym. Natomiast z tych fragmentów oni korzystają. Także Boży suwerenny wybór, wybranie tych, którzy mają być zbawieni. I to widzimy w Efezjan 1:4 i 2 Tesaloniczan 2:13. Znowu kalwinistyczna herezja dodaje oprócz tego, co uczy Biblia o tym, że będą wybrani ci, którzy mają być zbawieni w okresie łaski, w okresie Kościoła, to dodaje jeszcze, że rzekomo to wybranie dotyczy wszystkich wierzących z całego okresu, gdzie istnieje człowiek na ziemi, czyli skoro Biblia mówi, że Dawid nie był wybrany, no to my wiemy, że Dawid jest w niebie. Natomiast kalwinizm albo musi powiedzieć, że Dawid był wybrany, choć żaden tekst Biblii nie potwierdza tego, albo jeżeli nie był wybrany, no to wtedy nie jest on wybrany przed założeniem świata do nieba, czyli jest wybrany przed założeniem świata do piekła według tego poglądu kalwinistycznego. Nie zgadzam się z tym. Biblia mówi o wybraniu przed założeniem świata w Chrystusie zbawionych z okresu łaski, czyli ci, którzy uwierzą w Pana Jezusa Chrystusa, są wybrani przed założeniem świata w Chrystusie i wybrani do zbawienia. Nie istnieje w Biblii coś takiego jak wybranie do potępienia i nie istnieje coś takiego jak wybranie przed założeniem świata poza okresem Kościoła, poza okresem łaski. To jest tylko i wyłącznie ograniczone do tych, którzy są z okresu Kościoła, od momentu wylania Ducha Świętego do momentu pochwycenia. Kolejna rzecz, która tutaj jest w tej teologii używana, to zastępcza ofiara przebłagalna Chrystusa za grzechy wybranych, czyli ograniczone odkupienie. Oczywiście tutaj mamy używane wersety Hebrajczyków 9:28, 1 Piotra 3:18. Zapomina się o tym, że Chrystus umarł za grzechy wszystkich ludzi i to już było omawiane w innych nagraniach, więc teraz nie będę się tym zajmował. Pewność, że wszyscy, którzy zostali w ten sposób wybrani mocą Ducha Świętego, będą pokutować, wierzyć i dobrowolnie przyjdą do Chrystusa. I tutaj wykorzystywane są takie miejsca z Biblii jak Jana 6, rozdział 37, werset, Dzieje Apostolskie 13, rozdział 48, werset, a także wytrwanie, zachowanie i wieczne bezpieczeństwo wierzących opisane w Jana 6:39, 10:28 i 1 Piotra 1:5. Oczywiście kalwińskie pojęcie wytrwałości, zachowania świętych różni się od biblijnej nauki wiecznego bezpieczeństwa wierzących. To są całkowicie nieprzystające do siebie poglądy. I ja jestem tym, który wierzy w wieczne bezpieczeństwo wierzących, natomiast nie wierzę w wytrwałość i zachowanie świętych. Wierzę w wytrwałość i zachowanie świętego Boga, który zachowuje wierzących. Niektóre dodatkowe doktryny związane z tym nauczaniem Lordship Salvation są takie jak nowe narodzenie poprzedza zbawienie. To jest tutaj wywodzone z Ewangelii Jana 1 rozdział 13 werset i 1 i 3 rozdział Jana 8 werset. Zbawcza wiara jest darem Bożym, co mówi nam Rzymian 12:3 i Efezjan 2:8. Pokuta jest czymś więcej niż tylko zmianą umysłu, o czym mówi nam Dzieje Apostolskie 26:20 i Łukasza 18:13 i 14. Te doktryny suwerennej łaski potwierdzają fakt, że Bóg dokonuje przemiany, czyli nowego narodzenia w sercu grzesznika, zanim ten przyjdzie do Chrystusa po zbawienie.
Dlatego należy oczekiwać, że osoba, która w ten sposób narodziła się na nowo, otrzymawszy boskie życie i nową naturę, będzie w pewnym stopniu przejawiać zachowanie zgodne z tą nową naturą. Taka osoba, przychodząc do Chrystusa po zbawienie, będzie w pewnym stopniu zachowywać się zgodnie z tym, że otrzymała od Boga dar zbawczej wiary i pokuty. Z tym, że trzeba pamiętać, że kalwiniści nie wierzą w dwie natury wierzącego. Najczęściej ich pogląd jest jednonaturystyczny, czyli że nie ma nowego człowieka, tylko jest tak jakby stary, tyle że zreformowany. Wtedy mamy problem. Widzimy tego przykład w historii zbawienia Korneliusza, setnika, w Dziejach Apostolskich w rozdziale 10. Był to człowiek, który bał się Boga i wykonywał uczynki, które wyraźnie podobały się Bogu na długo przed tym, zanim usłyszał Ewangelię głoszoną przez Piotra. W pełni zgadzamy się z poglądem na zbawienie w oparciu o suwerenną łaskę wyznawanym przez większość zwolenników teologii zbawienia przez panowanie. Czyli tutaj, jeśli chodzi o zbawienie w oparciu o suwerenną łaskę, nie można temu poglądowi nic zarzucić z grubsza, podchodząc do tego. Być może coś jest, ale ja tego nie zauważyłem. W przeciwieństwie do tego jest nauczanie tych, którzy opowiadają się za arminiańską teologią wolnej łaski, która zaprzecza całkowitej deprawacji i zapewnia o wolnej woli upadłego człowieka. Zaprzeczają oni, że zbawiająca wiara jest darem Bożym, nauczając zamiast tego, że wiara emanuje z serca człowieka. Tutaj podobnie zaprzeczają, że pokuta jest darem Boga dla grzesznika i ogólnie definiują ją w sposób, który ledwo odróżniają od samej wiary. Nie postrzegają nowego narodzenia jako poprzedzającego zbawienie, nauczając zamiast tego, że człowiek musi uwierzyć w Ewangelię, aby narodzić się na nowo. Chrześcijanie ci sprzeciwiają się zbawieniu przez panowanie, po części dlatego, że zaprzeczają doktrynom suwerennej łaski. Nic więc dziwnego, że nie spodziewają się niczego, co charakteryzowałoby nową naturę, dopóki dana osoba nie uwierzy w Ewangelię. Dlatego muszą zredukować znaczenie pokuty do zwykłej zmiany umysłu. Logicznie rzecz biorąc, nauczanie to wymaga, by nieodrodzony grzesznik przyszedł do Chrystusa w ciele, z sercem wrogim Bogu i nienawidzącym światła, nawet wtedy, gdy je przyjmuje. Chociaż z pewnością wierzymy, że łaska jest darmowa, zdecydowanie nie zgadzamy się z tymi arminiańskimi naukami wyznawanymi przez zwolenników tzw. teologii wolnej łaski. Zbawienie przez panowanie wyrażone w Ewangelii jest tutaj kolejnym punktem, który trzeba omówić, chociaż wcześniej wspomniana podstawa teologii zbawienia przez panowanie jest solidna, nie zawsze jest ona właściwie stosowana w przedstawieniu Ewangelii. Z tego powodu wielu kalwinistów rozstaje się w tym miejscu ze zwolennikami zbawienia przez panowanie, czyli zwolennikami Lordship Salvation. My również mamy obawy w tym obszarze. Jednakże nasza krytyka retoryki powszechnie spotykanej w przesłaniu Ewangelii o zbawieniu przez panowanie nie powinna być interpretowana jako łączenie się z arminiańskimi naukami tych, którzy najgłośniej sprzeciwiają się zbawieniu przez panowanie w ruchu wolnej łaski. Co jest nie tak z przesłaniem Ewangelii zbawienia przez panowanie, czyli przez Lordship Salvation? Zwolennicy zbawienia przez panowanie domagają się zaangażowania i posłuszeństwa jako wymogów zbawienia. Wymagany poziom zaangażowania i posłuszeństwa jest często wyrażany w kategoriach całkowitych, bez zastrzeżeń, bez żadnych zahamowań. Czasami określają to w ekstremalny sposób, wymagając natychmiastowego porzucenia wszelkiego grzechu i całkowitego oddania Chrystusowi każdego obszaru swego życia. Wydaje się, że jest to trudne zadanie dla grzeszników, którzy są zachęcani do przyjścia takim, jakim jestem. Pismo Święte naucza, że nowa natura jest nadawana w nowych narodzinach. Tak uczy nas 1 Piotra 1,23. Przed uwierzeniem w Ewangelię.
Dlatego należy oczekiwać, że pewna miara tych cech, zaangażowanie i posłuszeństwo, będzie już obecna w duszy nawet przed, a na pewno wtedy, gdy uwierzy w Ewangelię. Czy oznacza to zatem, że głosząc Ewangelię należy wymagać zaangażowania i posłuszeństwa jako warunków zbawienia? Zwolennicy zbawienia przez panowanie, Lordship Salvation, powiedzieliby tak. Jednakże sprzeciwilibyśmy się pewnej retoryce stosowanej przez zwolenników zbawienia przez panowanie jako wykraczającej poza proste warunki Ewangelii. Ewangelia nie wymaga zaangażowania i posłuszeństwa. Żądaniem Ewangelii jest wiara w Chrystusa. Nic, co robimy, czy to przed, czy po zbawieniu, nie dodaje niczego do podstawy naszego usprawiedliwienia, które opiera się wyłącznie na skończonym dziele Chrystusa. Powtórzę to, aby to lepiej wybrzmiało. Dobra nowina, Ewangelia, nie oczekuje, nie wymaga zaangażowania i posłuszeństwa. Żądaniem dobrej nowiny, oczekiwaniem Ewangelii jest wiara w Chrystusa Jezusa Pana. Nic, co robimy, czy to przed zbawieniem, czy po zbawieniu, czy w trakcie zbawienia, nie dodaje niczego do podstawy naszego usprawiedliwienia, które opiera się wyłącznie na skończonym dziele Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystusa. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak mówi nam Słowo Boże zapisane w Rzymian, 5 rozdział, 1 werset. Kiedy więzień Filipi zapytał apostoła Pawła i Sylasa, co mam czynić, abym był zbawiony, odpowiedź była bardzo prosta. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Dzieje apostolskie 16:30-31. Taka jest Ewangelia. Pan Jezus powiedział, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ewangelia Jana 6:47. I trzeba się tego trzymać. Te cechy, które charakteryzują kogoś, kto narodził się na nowo, skrucha, uległość, pokora, będą w pewnym stopniu obecne u tego, kto przychodzi do Chrystusa w prawdziwej wierze. Jednak wymaganie całkowitego zaangażowania i posłuszeństwa w Ewangelii może sprawić wrażenie, że to jego zaangażowanie i posłuszeństwo go zbawiły. A przecież to nie o to chodzi. Później, gdy zawiedzie lub zachwieje się w swoim zaangażowaniu, taka dusza może zastanawiać się, czy w ogóle została zbawiona, a to przecież bez sensu. Niektórzy kaznodzieje, panowania uważają, że muszą dodać coś do Ewangelii, aby upewnić się, że wiara osoby wyznającej Chrystusa jest prawdziwa. Mogą mówić takie rzeczy jak: musisz całkowicie poświęcić swoje życie Bogu, poddać Panu każdą dziedzinę swojego życia, być gotowym porzucić wszystko, być gotowym sprzedać wszystko, co posiadasz, wziąć swój krzyż i tym podobne rzeczy. Jednak używając tego rodzaju wyrażeń, mogą sprawiać wrażenie, że grzesznik musi oczyścić swoje życie i zacząć pracować na swoje zbawienie. Chociaż kaznodzieje ci mogą mieć dobre intencje, nic nie usprawiedliwia zmiany warunków Ewangelii. Obowiązkiem ewangelisty jest wezwanie grzeszników do wiary w Chrystusa i pozostawienie rezultatów Bogu. Fakt, że Szymon Czarnoksiężnik, opisany w Dziejach Apostolskich, rozdział 8, złożył fałszywe wyznanie wiary, nie wynikał z tego, że Ewangelia głoszona przez Filipa była wadliwa lub czegoś w niej brakowało. Problem polegał na tym, że serce Szymona nie było w porządku, nie pokutował i jego wyznanie wiary nie było szczere. Nie było to jednak winą Ewangelii głoszonej przez Filipa. Nigdy nie możemy dawać grzesznikom wrażenia, że cokolwiek zrobią, zbawi ich lub nawet pomoże ich zbawić. Tak, bo wiara to jest jedyny warunek zbawienia. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Wiara jest jedynym warunkiem zbawienia, ale tylko prawdziwie skruszona dusza zbawczo uwierzy. Bo co mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość.
A temu, kto pracuje, nagroda nie jest liczona z łaski, ale z długu. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnych, wiara jego poczytana jest za sprawiedliwość. List do Rzymian, 4 rozdział, 3 do 5 wersetu. Zbawcza wiara jest darem Boga dla tych, których powołał On do zbawienia. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to wiarę nie z was samych, lecz jest to dar Boży. Efezjan 2:8. Także warto wziąć pod uwagę kontekst. List do Rzymian 12:3 i list do Hebrajczyków 12:2. Kiedy Bóg poprzez suwerenną łaskę przekazuje tę wiarę duszy, staje się ona wiarą tej osoby. Zbawiająca wiara przyjmuje Boże świadectwo, Słowo Boże, uznaje je za prawdziwe i ufa Mu. Tak uczy nas przecież Słowo Boże zapisane w Jana 3, rozdział 33, werset i w Hebrajczyków 11:1. Ta wiara jest przekazywana duszy, gdy rodzi się ona na nowo i z tą wiarą grzesznik przyjmuje Chrystusa jako swojego Zbawiciela. A co z pokutą? Pokuta jest konieczna do zbawienia. To mówi nam m.in. Dzieje Apostolskie 17:30. Nie ma czegoś takiego jak zbawcza wiara bez pokuty. I to możemy zobaczyć. Dzieje Apostolskie 17:30. Jeżeli tedy Bóg był pobłażliwym dla czasów niewiadomości, obecnie przykazuje wszystkim ludziom wszędzie, aby się upamiętali albo pokutowali. Upamiętali. Nie ma czegoś takiego jak zbawcza wiara bez upamiętania. Upamiętanie jest konieczne do zbawienia. Upamiętanie możemy opisać jako zmianę umysłu ku Bogu, która prowadzi do osądzenia siebie i swoich czynów. Tak przedstawia nam to Pierwsza Królewska, 8 rozdział, 47 werset, Ezechiela 14:6, Mateusza 3:2, Mateusza 9:13, Łukasza 15:7. Zachęcam, żebyś te miejsca przeczytał ze swojej Biblii. Dzieje Apostolskie 20:21, 2 Koryntian 7:9-10. Prawdziwy osąd samego siebie charakteryzuje się pokornym duchem. I to mówi nam Psalm 34, werset 18 i Łukasza 18:13-14. Tak więc prawdziwie upamiętująca się, prawdziwie pokutująca dusza przychodzi do Boga w złamaniu i pokorze, prawdziwie uznająca się dusza, wyznając, że jest grzesznikiem i rzucając się na Boże miłosierdzie. To jest kluczowa kwestia. Czyli prawdziwa pokuta to jest przestać wierzyć w siebie, a wiara to jest uwierzyć w Boga. Prawdziwa pokuta to jest przestać wierzyć sobie, a prawdziwa wiara to jest zacząć wierzyć Chrystusowi. I prawdziwa wiara to jest zaufać Jezusowi, a prawdziwa pokuta to jest przestać ufać sobie. Jedną z kwestii spornych związanych z upamiętaniem, pokutą, uznaniem się, jest użycie wyrażenia odwrócić się od swego grzechu. Chociaż jest ono powszechnie używane przez kaznodziejów Lordship Salvation, zwolennicy wolnej łaski odrzucają je. Zwolennicy wolnej łaski twierdzą, że jest to dodawanie uczynków do Ewangelii. Co dokładnie oznacza to wyrażenie odwrócić się od swoich grzechów albo repent of your sins, czyli pokutuj ze swoich grzechów. Z pewnością zbawienia nie można osiągnąć poprzez zmianę swojego życia. Tak mówi między innymi Łukasza 11, rozdział 24 do 26 wersetu. Wierzymy jednak, że prawdziwa pokuta, prawdziwe upamiętanie, prawdziwe uznanie się przed Bogiem obejmuje odwrócenie się sercem od zła samodzielnie popełnionego i zwrócenie się ku Bogu.
I tak definiuje to między innymi Słowo Boże zapisane w Joba 42:5-7. Jest to zgodne z samoosądzeniem. Nie jest to reakcja ciała, ale nowej natury, która towarzyszy nowym narodzinom. Choć oczywiście głosiciele Lordship Salvation są bardzo często jednonaturystami, nie uznają istnienia dwóch natur wierzącego. Więc tutaj, podczas gdy wielu zwolenników teologii wolnej łaski pozbawia pokutę jej charakteru samosądu, samoosądu, niektórzy zwolennicy zbawienia przez panowanie, czyli zbawienia Lordship Salvation, rozszerzają jej znaczenie, dając grzesznikowi wrażenie, że musi porzucić każdy grzech, całkowicie porzucić własną wolę i poświęcić Chrystusowi każdy obszar swojego życia bez zastrzeżeń, aby zostać zbawionym. Wierzymy, że te pojęcia wykraczają poza proste terminy Ewangelii. Tak, te pojęcia wykraczają poza proste terminy Ewangelii i to już jest dodawanie do zbawienia z łaski. W Piśmie Świętym upamiętanie jest tak ściśle związane ze zbawczą wiarą, że często zakłada się, że jest obecna bez wzmianki o niej. Na przykład Piotr nie wspomina o upamiętaniu w swoim przesłaniu ewangelicznym do Korneliusza. Również Paweł i Sylas nie wspominają o upamiętaniu w rozmowie z strażnikiem z Filipii, który zapytał ich, co mam czynić, abym był zbawiony. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że pokuta i wiara to są dwie strony tej samej monety. Czasami jest oczywiste, że pytający już pokutował. Najwyraźniej tak mogło być w obu tych przypadkach. Zarówno Korneliusz, setnik, jak i strażnik więzienny Filipi ewidentnie szukali zbawienia i w ten sposób udowodnili, że suwerenne dzieło Boga już rozpoczęło się w ich sercach. Ale nawet jeśli nie, to wtedy nie ma żadnego problemu, dlatego że przestać wierzyć w siebie i uwierzyć w Pana Jezusa to są dwie wykluczające się rzeczy. Aby uwierzyć w Pana Jezusa, trzeba przestać wierzyć w siebie. Nie możesz dwóch mieć obiektów wiary. Nie możesz ufać sobie i zaufać Jezusowi, bo to się wyklucza. Albo ufam sobie ku zbawieniu, albo ufam Chrystusowi ku zbawieniu. Albo wierzę sobie ku zbawieniu, albo wierzę Chrystusowi ku zbawieniu. Więc uwierzywszy w Pana Jezusa, przestają wierzyć w siebie. Często jednak usposobienie serca nie jest znane, zwłaszcza gdy przemawia się do dużej grupy ludzi. Przy takich okazjach ewangelista może, prowadzony przez Ducha Świętego, wezwać grzeszników do pokuty. I nie jest to wtedy nadużycie, wezwanie do upamiętania, wezwanie do uznania się. To nie wadzi. Jasność w Ewangelii jest bardzo prosta. Czy zaangażowanie, uległość i posłuszeństwo powinny być kiedykolwiek wzywane w czasie ewangelizacji, wymieniane w czasie ewangelizacji? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jak te terminy są używane. Wszyscy musimy być posłuszni Ewangelii, w którą nakazano nam wierzyć, bo tak podkreśla to Rzymian 10:16, 2 Tesaloniczan 1:8, 1 Piotra 4:17. Kiedy grzesznik przestaje dążyć do ustanowienia własnej sprawiedliwości i wierzy w Ewangelię, poddaje się sprawiedliwości Bożej, bo tak mówi Rzymian 10:3. Jeśli oddanie oznacza, że grzesznik musi powierzyć bezpieczeństwo swojej duszy opiece Chrystusa, to z pewnością przynosi to zbawienie, bo tego uczy 2 Tymoteusza 1:12. Nie ma nic złego w tych słowach, gdy są właściwie użyte. A co z wzywaniem grzeszników do poddania się Chrystusowi? Jest to kolejne powszechne wyrażenie używane w czasie ewangelizacji przez zwolenników Lordship Salvation. Pismo Święte przedstawia upadłego człowieka jako pozostającego we wrogości, nieprzyjaźni z Bogiem. Tak mówi Rzymian 8:7. Niektórzy krytycy zbawienia przez panowanie w rzeczywistości proponują możliwość, że grzesznik zachowuje swoją wrogość i bunt przeciwko Bogu, nawet gdy wierzy w Chrystusa i trwa w takim stanie. To jest oczywiście nonsens.
Wierzę jednak, że prawdziwie narodzony na nowo człowiek, prawdziwie narodzona na nowo dusza, przychodząc do Chrystusa, będzie miała pewne poczucie poddania się pod panowanie Chrystusa, bo to poucza nas o tym Ewangelia Marka 7,25, Łukasza 8,41. Dlatego wzywanie grzeszników do poddania się jest podobne do wzywania ich do przyjścia czy uwierzenia. W Piśmie Świętym wzywanie grzeszników do przyjścia jest równoznaczne z wzywaniem ich do uwierzenia w Chrystusa. Tak uczy nas Jana 6,35. I jest jeszcze jeden konkretny fragment Pisma Świętego, który powinniśmy rozważyć w związku z tym pytaniem. Zwolennicy Ewangelii zbawienia przez panowanie, czyli Lordship Salvation, czasami odwołują się do wezwania naszego Pana skierowanego do Jego uczniów. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Mateusza 16,24. Powszechnie głoszą to grzesznikom jako wymóg zbawienia. Z pewnością jest to powołanie każdego chrześcijanina. Ale zanim ktoś weźmie swój krzyż, aby naśladować Jezusa, musi wiedzieć coś o wartości krzyża dla siebie. I chcę wiedzieć, że moje grzechy zostały przebaczone i że mam pokój z Bogiem. Uzyskuję to, gdy przez wiarę przyjmę Chrystusa jako mojego Zbawiciela. Jezus powiedział, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Dziecko, które przychodzi do Zbawiciela w prostej wierze, niewiele wie o tym, co to znaczy wziąć swój krzyż i naśladować Jezusa. Wiemy jednak, że Pan przyjmuje wszystkich, którzy przychodzą do Niego w prostej zależności. Stąd możemy na koniec ukuć wniosek. Jeśli zobowiązanie, poddanie i posłuszeństwo oznaczają składanie obietnic służenia Bogu i przestrzegania Jego przykazań w zamian za zbawienie, to odrzucamy takie pojęcia w Ewangelii. Niestety zwolennicy Lordship Salvation, Ewangelii Panowania, często używają tych terminów w niewłaściwy sposób. Zbawienie otrzymujemy z łaski przez samą wiarę, a nie przez zobowiązanie się do służenia Bogu czy obietnicę posłuszeństwa Jego przykazaniom. Na życie wieczne nie można zasłużyć, jest ono darem Boga, bo tak mówi Rzymian 6,23. Jednak pewna miara zaangażowania i posłuszeństwa będzie natychmiast charakteryzować prawdziwego wierzącego. Pojawi się pragnienie, by pokłonić się u stóp Jezusa i podążyć za Nim. Pan Jezus Chrystus powiedział, owce moje głosu mego słuchają, a ja znam je i idą za mną i daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani ich nikt nie wyrwie z ręki mojej, jak mówi Jana 10,27-28. Wiara, której nie towarzyszy do pewnego stopnia to, co charakteryzuje nową naturę, nie jest w ogóle zbawczą wiarą. Znane jest powiedzenie, sama wiara zbawia, ale wiara, która zbawia, nigdy nie jest sama. I tu można by powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe powiedzenie, które można użyć na podsumowanie. Jeśli nie jesteś pewien, że gdybyś dzisiaj umarł, to poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużujesz, tylko do piekła, na które zasługujesz, to uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Niech Bóg ci błogosławi.